Witam Was serdecznie w programie Którędy do nieba w telewizji Idź pod prąd. Ja się nazywam Kornelia Chojecka. Witam serdecznie pastora Pawła Chojeckiego. Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie. Jest z nami również Jerzy Były, ksiądz na łączach telefonicznych. Witamy serdecznie. Witam serdecznie, tym razem z autostrady z Niemiec do Polski. Życzymy bezpiecznej podróży do Polski, a już teraz mam dla Was dobrą wiadomość, że jutro ruszamy z live chatem z byłym księdzem Jerzym i z pastorem Pawłem Chojeckim. Będziemy na żywo odpowiadać na Wasze pytania, także na Facebooku i na YouTubie będzie to transmitowane, ale już teraz na czacie możecie zadawać Wasze pytania, również te zaległe postaramy się zadawać w tym live czacie i mam nadzieję, że to będzie naszą tradycją, tym razem co czwartek o 19:30, a my dzisiaj skupimy się na tym, co ostatnio powiedział papież Franciszek w wywiadzie dla lewicowego dziennika La Repubblica, gdzie wyznał papież Franciszek, że zrobił na nim wrażenie tekst włoskiego prezentera telewizyjnego Fabio Fazio, w którym napisał on, że ci, którzy nie płacą podatków, nie tylko popełniają przestępstwo, ale także zbrodnie, bo jak ocenił to, że obecnie brakuje we Włoszech łóżek szpitalnych i respiratorów, to także jest ich wina. Jest to temat dla Polaków również aktualny, tak jak słyszymy codziennie w telewizji Idź pod prąd. No, nasza służba zdrowia no, też jest mocno nadszarpnięta w związku z koronawirusem. Na początek pytanie do Was, czy rzeczywiście zgadzacie się w tej kwestii z papieżem Franciszkiem, że to, że we Włoszech brakuje łóżek, brakuje respiratorów, to jest wina tych, którzy nie płacą podatków? Pastor Paweł Chojecki. No, absolutnie nie. Myślę, że to jest przerzucenie winy za, po pierwsze, epidemię koronawirusa, którą rozsiał po świecie reżim komunistycznych Chin, a po drugie niewydolność służby zdrowia, brak zapasów strategicznych, brak przygotowania także wojskowych szpitali, to są zaniedbania komunistycznych czy socjalistycznych rządów. I tu żadna ilość pieniędzy zrabowana ludziom w niesprawiedliwych, powtarzam, w niesprawiedliwych podatkach, bo sam Bóg, kiedy można powiedzieć przenośnie, opodatkował ludzi, to dał limit tego opodatkowania i on wynosił 10%. Za to, że Bóg daje błogosławieństwo, daje pogodę, daje możliwość oddychania, wzrostu i tak dalej, to powiedział, żeby ludzie na takie, powiedzmy, Boże cele przeznaczali 10% swoich tych przychodów. Zobaczcie, że komunistyczne państwo tak się rozszalało w zdzieraniu z ludzi podatków, że dzisiaj szacuje się, w zależności od państwa socjalistycznego, ale nawet do 80-kilku% tego, co ludzie wypracują, jest im zabierana pod postacią różnych podatków, danin, ZUS-ów, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i tak dalej. Wydzierane im to jest, idzie do budżetu centralnego, gdzie jest marnowane w ogromnym stopniu, rozkradane i przeznaczane na cele, których absolutnie Bóg nie wyznaczył dla władzy państwowej. Także podsumowując, to jest zakłamanie rzeczywistości. To nie ci podatnicy, którzy ratują się przed rabunkiem państwa, są winni za to, że nie ma respiratorów, tylko komunistyczne państwo chińskie, które rozesłało wirusa na cały świat i sparaliżowało wydolność służb zdrowia w każdym kraju, i socjalistyczne rządy, tak jak rząd włoski czy rząd polski, które zaniedbały to, co wzięły na siebie, czyli opiekę zdrowotną, czy też armię, i dlatego brakuje respiratorów. Jerzy, były ksiądz, czy Pana nie zdziwiła ta wypowiedź papieża Franciszka i czy jest ona słuszna według Pana, kiedy na całym świecie szaleje koronawirus, ale we Włoszech szczególnie? No, nie zdziwiła mnie już, ponieważ od dłuższego czasu znamy poglądy papieża Franciszka. One są typowo komunistyczne, więc w świetle jego ogólnie poglądów, no to brzmi to spójnie, aczkolwiek, no tak jak powiedział pastor Paweł Chojecki, to się nijak ma do Biblii i do zdrowego rozsądku, bo tutaj gdyby szukać odpowiedzialnych, to po pierwsze z
system jest nieudolny. Zresztą on jest bardzo podobny jak w Polsce, we Włoszech. No i po drugie, sami rządzący, brak wyobraźni, nieudolność, czyli brak odpowiedzialności, bo jeszcze przypomnę, 3 dni przed wybuchem na szeroką skalę tej epidemii we Włoszech, premier zapewniał, że służba zdrowia włoska jest na najwyższym światowym poziomie i że jest przygotowana. A z niedzieli, to było w czwartek czy w piątek, a z niedzieli na poniedziałek już była klęska. Już się okazało, że jednak nie są przygotowani, więc no, to jest obraz samych rządzących, ich nieodpowiedzialności, można powiedzieć skrajnej nieodpowiedzialności. Jeśli byście chcieli potwierdzenie w Piśmie Świętym, w Biblii tego, co mówię, to możecie sobie otworzyć na przykład Księgę Przypowieści, to jest taka mądrościowa księga napisana przez polityka, przez króla Salomona, i tam Salomon przekazuje innym rządzącym, ale także i obywatelom ludności państw taką oto regułę. Król, prezydent, rząd, w zależności kto sprawuje władzę, król umacnia kraj prawem, a kto ściąga wiele podatków, niszczy go. Czyli nie podatnicy, którzy się bronią przed uciskiem fiskalnym komunistycznego państwa, ale to właśnie komunistyczni, socjalistyczni czy socjaldemokratyczni włodarze, którzy ściągają wiele podatków, w rzeczywistości niszczą takie państwa jak Włochy, Polska czy inne państwa socjalistyczne. Tu rzeczywiście trzeba pamiętać o tym, że papież Franciszek to nie tylko szef, głowa Kościoła katolickiego, ale również polityk. I tutaj moje pytanie do Was, dlaczego dzisiaj papież w obliczu pandemii koronawirusa właśnie wskazuje na tych, którzy nie płacą podatków, że to oni są winni? Czemu nie mówi o komunistycznych Chinach? Właśnie przecież z komunistycznych Chin wyszedł po raz pierwszy koronawirus. Dlaczego według Was papież Franciszek zdecydował się na te słowa? Jerzy, były ksiądz. No wiemy, że Watykan podpisał tajne porozumienie z komunistycznym rządem Chin. To już prawie 2 lata chyba będzie. Czemu, wobec czego protestowali katolicy chińscy, bo to na czele z kardynałem Zenem i stałym kościołem podziemnym, który przez dziesiątki lat się przecież ukrywał. Katolicy chińscy zostali zdradzeni przez Watykan na czele z papieżem, więc widać, że po prostu papież Franciszek działa wspólnie i w porozumieniu, jest w tajnej zmowie z rządem komunistycznym w Chinach. No a komunizm to tym się cechuje właśnie, bezwzględnym ściąganiem wysokich podatków, tudzież bezsensownym często marnotrawieniem czy rozdawnictwem bez sensu. Rzeczywiście, to już powoli mija 2 lata, 22 września 2018 roku Watykan podpisał z rządem komunistycznych Chin porozumienie i właśnie wezwał tych katolików, którzy dotychczas właśnie byli w tym kościele podziemnym, żeby przystępowali do tego kościoła katolickiego, ale który jest właśnie pod opieką partii komunistycznych Chin. No pod kontrolą, z opieką to ja bym tego zamordyzmu chińskiego nigdy nie skojarzył. Rzeczywiście papież zdradził, tak jak i mówi Jurek, ale też taki kardynał chiński Zen, też to samo potwierdził wielu takich katolików świeckich, wielu księży, porzuca sutanny, nie chcąc zdradzać swoich ideałów i iść do tego komunistycznego kościoła katolickiego. Amerykański kardynał Bjork skrytykował to porozumienie i nazwał go skandalicznym. I tu jest jeszcze ciekawostka, na którą Jurek zwrócił uwagę, że to jest tajne porozumienie, że do dzisiaj nikt nie zna pełnej treści, bardzo tylko jakieś lakoniczne komunikaty, czyli jeśli tam by było coś dobrego, czym się można chwalić,
no to chyba Watykan by pierwszy to opublikował. A jeśli oni to utajnili, to znaczy, że tam jest jakiś wstyd i hańba, który by przeraził katolików na całym świecie, no ale Watykan ma, no że tak powiem, w poważaniu zwykłych katolików i dogaduje się z królami ziemi, z królami komunistycznymi przede wszystkim. Ale chciałem też troszeczkę szerzej podejść, bo ten taki mariaż czy romans Kościoła katolickiego z komunizmem rozpoczął się gdzieś od początku XX wieku. Tam już w ramach tak zwanych duszpasterstw robotniczych zaczęła kiełkować teologia, która później rozwinęła się szczególnie w Ameryce Katolickiej, czyli w Ameryce Łacińskiej. Ona nazywana jest teologią wyzwolenia. Jan Paweł II no, niby troszeczkę przystopował tę teologię wyzwolenia, czyli taki socjalizm, komunizm w opakowaniu Kościoła katolickiego, takiego pseudochrześcijaństwa, ale jeśli byście otworzyli sobie, tu mam nawet tę cegłówkę, czyli katechizm Kościoła rzymskokatolickiego. Jeśli byście sobie otworzyli ten katechizm na nauce społecznej Kościoła, to tam znajdziecie no, przeróżne kwiatki takiego komuszego myślenia, ale jeden z najbardziej takich radykalnych, takich jaskrawych, to jest paragraf, który mówi, co jest grzechem. Teraz wiemy, że papież Franciszek dodał inne takie komusze grzechy, jak tam palenie w piecu węglem, grzechy ekologiczne, grzech państw narodowych, ale tu, to jest jeszcze za Jana Pawła II. To jest dokument, który Kościół katolicki przyjął pod przywództwem kardynała Wojtyły. I zobaczcie, co tutaj jest no, jasno stwierdzone. Jest rzeczą niesprawiedliwą niepłacenie instytucjom ubezpieczeń społecznych składek ustalonych przez prawowitą władzę. Czyli jakiekolwiek składki na tak zwany ZUS, bo ubezpieczenie społeczne to jest ZUS, władza ustali, to teraz grzechem jest niepłacenie tych składek. No, to jest w czystej postaci myśl komunistyczna, bo ubezpieczenia społeczne absolutnie nie są żadnym biblijnym wytworem czy pomysłem, są pomysłem socjalistów. Także widzicie dowód, że Kościół katolicki nie od dziś już skręcił w kierunku komunizmu. Papież Franciszek jest tylko już taką praktycznie otwartą emanacją wpływów komunistycznych w Kościele katolickim. No tutaj wydaje się no, bardzo taka zaskakująca, już abstrahując od tych takich względów duchowych czy biblijnych, ale czysto ludzkich, kiedy ludzie umierają we Włoszech, często no, umierają we własnych domach, bo nie ma dla nich miejsc, to papież Franciszek wini właśnie Włochów. Tak, wini zwykłych, ciężko pracujących ludzi, którzy unikają rabunku w podatkach, a nie mówi po pierwsze o tych, którzy zaatakowali świat, czyli o chińskich komunistach, bo to są jego przyjaciele z tego porozumienia, o którym Jurek mówił, i nie atakuje socjalistycznego rządu, który nie przygotował państwa na epidemię. Także zobaczcie, czepił się zwykłych ludzi. No to jest diabolizm, czyli odwrócenie uwagi od prawdziwych winowajców i rzucenie się na Bogu ducha winnych ludzi, którzy ratują swoje życie, swoją egzystencję finansową. Dwa komentarze od naszych widzów. Dziękujemy serdecznie. Więcej już jutro o 19.30 w live czacie. Rafał Czajkowski, może by tak sam zasponsorował papież Franciszek respiratory. Także no, widać, że nie daje tak jakby odpowiedzi na to, co się dzieje we Włoszech. Nie pomaga zwykłym włoskim obywatelom, ale jeszcze ich na nich zrzuca winę, że to oni nie płacą podatków. I Ula Młocek, dobry temat. Ciekawe tylko, dlaczego w Polsce księża nie płacą podatków. A, bo sobie załatwili tak zwany konkordat, umowę, gdzie rzeczywiście opłaty dla księży są znikome. Są znikome i to jest właśnie kolejny dowód tego, że kler prosi o ulgi dla siebie i dostaje w ramach umacniania władzy socjalistycznej. Przypominamy, że w Polsce poparcie przez Kościół katolicki władzy socjalistycznej zaczęło się w roku 1950, czyli za Stalina. Biskupi katoliccy podpisali porozumienie z Moskwą, z oczywiście jej taką reprezentacją, jako niby tam rząd polski, i tam obiecali wspierać komunizm i socjalizm, nie? Że oni nie będą krytykować władzy państwowej, która była już władzą
komunistyczną, za to dostali pieniądze i do dzisiaj dostają. Także nazwanie tego prostytucją jest no, całkowicie uzasadnione. Oczywiście ta prostytucja narasta, bo nie wierzę, że towarzysz papież poparł socjalizm i ściąganie tych drakońskich podatków, nie licząc na to, że zostanie sowicie przez jakieś dotacje rządu włoskiego wynagrodzony. Dokładnie tak samo w Polsce ksiądz Tadeusz Rydzyk popiera władzę pisowską, licząc, że dostanie w zamian miliony na swoje pomysły medialne czy inne. Przy okazji polecamy nowy numer magazynu Idź Pod Prąd właśnie o socjalizmie, także bardzo na czasie. Możecie również zamówić prenumeratę elektroniczną na naszej stronie. Piszcie sklep@idzpodprad.pl, ale jako, że to jest program ewangelizacyjny, Którędy do Nieba, ja chciałam jeszcze wrócić do wypowiedzi papieża dla włoskiego dziennika La Repubblica, który stwierdza właśnie w tej sytuacji pandemii koronawirusa, że jaką nadzieję mogą mieć niewierzący w tych dniach. Powiedział papież Franciszek, że wszyscy są dziećmi Bożymi. Ktoś może powiedzieć, że nie modlę się, bo nie wierzę, ale może wierzyć w miłość do ludzi wokół niego i tak znaleźć nadzieję. Pytanie do byłego księdza, czy rzeczywiście wszyscy są dziećmi Bożymi, jak twierdzi papież Franciszek? To jest oczywiście według Biblii nie wszyscy są dziećmi Bożymi, tylko ci, którzy narodzili się z ducha, są dziećmi Bożymi. Według papieża Franciszka on już nie pierwszy raz zrównuje wszystkich różnych, różne osoby różnej religii. No a tutaj mamy przykład zrównywania również niewierzących. Oni również mogą mieć nadzieję, quasi zbawienie według papieża Franciszka. Pokazuje, że absolutnie papież Franciszek nie ma takiego chrześcijańskiego czy biblijnego punktu odniesienia, tylko uprawia taką mieszankę komunizmu z humanizmem. Mówi, kochajmy się bracia, proletariusze, płaćmy podatki, znajdźmy nadzieję w miłości, tam możemy nie wierzyć w Boga, ale kochajmy się nawzajem. No to są zaklęcia z poziomu ateistycznego humanizmu, nie mające nic wspólnego z Biblią. Tak jak Jurek powiedział, dopiero jeśli ktoś zawoła do Jezusa, Jezu, zbaw mnie, wtedy dopiero staje się dzieckiem Bożym. To Bóg, możecie sprawdzić sobie 12 werset 1 rozdziału Ewangelii Jana, to Bóg nadaje dopiero prawo stania się dziećmi Bożymi tym, którzy przyjęli, uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Także tu papież uprawia kłamstwo na dwóch poziomach. Fałszuje Biblię i daje fałszywe poczucie nadziei w jakiejś miłości do swojej rodziny, czy tam swoich bliskich i tak dalej. Także myślę, że każdy człowiek, dla którego jeszcze Pismo Święte stanowi jakąś wartość, widzi, jak strasznie daleko odszedł Kościół katolicki od prawdy biblijnej, przede wszystkim od prawdy o zbawieniu. Jeszcze powiem zdanie o tym socjalizmie, bo ktoś zapyta, no jakie to wsparcie socjalizmu ma przełożenie na sprawę zbawienia. Otóż ma bardzo, bardzo poważne, ponieważ kieruje ludzi, wsparcie socjalizmu kieruje ludzi do szukania poczucia oparcia, czy oparcia i nadziei w państwie. I to widzimy w państwach katolicko-socjalistycznych, że ludzie coraz mniej szukają pomocy u Boga, a coraz bardziej mówią, a to państwo się nami zaopiekuje. Państwu, tak. To się nazywa taki rodzaj bałwochwalstwa, bo Bóg chce być pierwszy. Bóg chce, żebyśmy do Niego się zwracali, nie? A socjalizm mówi, nie do państw, nie do Boga się zwracajcie, tylko do rządu się zwracajcie. To się nazywa statolatria, czyli bałwochwalcze podejście do państwa. I to właśnie wytwarza socjalizm, który jest popierany przez papieża Franciszka, a on w końcu doprowadzi do światowego socjalizmu, czego opis mamy w Księdze Apokalipsy, gdzie jest rząd światowy, który wszystko kontroluje, nawet najdrobniejszy handel, bo przez znamie, czyli chip, nie będzie można kupować ani sprzedawać. Taki rodzaj kontroli komunistycznej opisuje Bóg w Księdze Apokalipsy i Kościół katolicki dzisiaj popycha świat w tym kierunku.
Tutaj ciekawa wypowiedź arcybiskupa Gądeckiego sprzed kilku dni. Do niedawna wydawało się nam, iż postęp techniczny, wiara w nieograniczoną ludzką wolność, w nieomylność demokracji zbuduje nowy raj na ziemi, w którym nie będzie ani chorób, ani cierpienia. A oto z pokorą odkrywamy, że wystarczy jedna pandemia, by okazało się, jak bezbronnym i przerażonym wobec niej staje się człowiek. Z jednej strony arcybiskup Gądecki mówi, że wierzył w raj na ziemi za pomocą demokracji, ale z drugiej strony mówi, że to jednak nie działa, że koronawirus pokazał słabość demokracji. Także ciekawe też myślę, że nad tym będziemy się zastanawiać w naszych programach, jaka przyszłość Kościoła katolickiego właśnie w obliczu koronawirusa. Zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy wolnościowym ustrojem Stanów Zjednoczonych, gdzie jasno w tych dokumentach ojców założycieli jest stwierdzone, że każdy ma prawo do szukania swojej wizji szczęścia i państwo nie będzie ingerować w te obszary, które Bóg zarezerwował dla obywatela. Będzie się zajmować tylko strzeżeniem granic i strzeżeniem sprawiedliwości, czyli ochroną zewnętrzną i sprawiedliwością wewnętrzną, czyli policja, sądy, no i oczywiście wojsko. To są główne prerogatywy państwa, a resztę rzeczy, to już człowiek na własną rękę ma sobie zaspokoić. Teraz zobaczcie, arcybiskup Gądecki, mówiąc o państwach socjalistycznych, które przejęły na siebie praktycznie całą odpowiedzialność człowieka od kołyski do śmierci, bo nawet na pogrzeby jest zasiłek pogrzebowy, nie? Także to wcale nie żartuję. Zasiłek narodzeniowy socjalny i zasiłek pogrzebowy socjalny, na do widzenia, nie? Czyli wszystko przejmuje socjalistyczne państwo, to oni teraz mówią, że wolność się nie sprawdziła, że demokracja się nie sprawdziła. No to zróbmy ten zamordyzm komunistów chińskich na całym świecie. Tak, towarzyszu Gądecki? I jeszcze wracając do papieża Franciszka, to on jednak mówi, że modlił się do Pana, by powstrzymał epidemię. Apeluje również do katolików o solidarność społeczną, żeby wykazać ją szczególnie do swoich najbliższych. Także widać, że... To znaczy, że modlił się do Allaha. Bo niedawno objawił papież Franciszek objawił, że katolicy i muzułmanie wierzą w tego samego Boga. Czyli jak on mówi, że modlił się do Pana, to ja rozumiem, że on się modlił do Pana Allaha. Do kogo modlił się papież Franciszek? To pytanie pozostaje otwarte. Jeszcze na koniec chciałam przejść do wody święconej. Mówiliśmy o tym, rzeczywiście tutaj Kościół katolicki na początku mówił, żeby iść na mszę, potem żeby już nie iść, żeby może to w domu zrobić, może obejrzeć mszę przez telewizję czy przez internet. Tutaj te stanowiska Kościoła katolickiego w Polsce się zmieniają, ale mamy wiadomość z tego tygodnia, że sanktuarium Maryi w Lourdes we Francji zostało zamknięte po raz pierwszy w historii ze względu na koronawirusa. I tutaj pytanie do Was, czy to oznacza, że święta woda przestała działać, że ona nie może zwalczyć koronawirusa? Jerzy, były ksiądz. Tak zwana święta woda z Lourdes nigdy nie działała. Jest to zabobon, nic więcej. Tak jak zresztą ta woda w kropielnicach, ona nie ma nic wspólnego. Co Jezus ma wspólnego z tak zwaną wodą święconą? Prędzej niektórzy twierdzą, że diabeł ma coś wspólnego, bo podobno jej się boi. To jest śmieszne objawy wpływów pogańskich. No, tyle. Ja dzisiaj nagrałem taki program poranny Pomyśl Dziś, gdzie pokazywałem, że wszystko testuje się właśnie w takich warunkach granicznych i to jest wielkie sprawdzam. Okazało się, że woda z Lourdes nie ma żadnej mocy, bo jeśli by miała jakiekolwiek właściwości lecznicze, to chyba księża katolicy, tam jest chyba ich około 30 w Lourdes, zwiększyliby produkcję tej świętej, uzdrawiającej wody, żeby ją eksportować na cały świat. A oni zamknęli interes ze strachu przed koronawirusem.
A tutaj widać, no właśnie, że sami hierarchowie katolicy nie są zgodni. Z jednej strony na przykład arcybiskup Polak apeluje, żeby zostać w niedzielę w domach, żeby nie iść na mszę, ale mamy też wypowiedź arcybiskupa Dzięgi, który powiedział, że Bóg jest ponad wirusem, że tylko nadzwyczajne okoliczności mogą zatrzymać ucznia Chrystusa, aby nie uczestniczył osobiście w świętej liturgii. Ale my mamy informację też również od Was, że no rzeczywiście w tą niedzielę niewiele osób poszło na mszę, dużo mniej niż zazwyczaj, także Was szczególnie zachęcamy, tych katolików, którzy nie poszli na mszę ze względu na koronawirusa, żeby skontaktować się z nami. Jeśli macie pytania o Biblię, piszcie na kontakt@megakostiol.pl i widzimy się już jutro. Zaczynamy nowy program Live Chat z byłym księdzem Jerzym i z pastorem Pawłem Chojeckim na Facebooku i na YouTubie Idź Pod Prąd, czwartek 19:30. A komu mało, no to za chwilę na 21:00 zapraszam na wspólne czytanie Biblii. To jest taki wieczorny już program podsumowujący dzień, żeby go zakończyć ze Słowem Boga. To jest też dla takich, którzy jeszcze nigdy Biblii nie mieli w ręku. Dzisiaj, jak Bóg da, zrealizujemy trzeci odcinek. Czytamy list do Filipian. Czyli nadajemy prawie 24 godziny na dobę. Dziękuję, że byliście z nami. Oczywiście podziękowania dla Jerzego, byłego księdza, i życzymy szczęśliwej podróży do domu. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia. Już jutro.